Otylia Bożuchowska przyszła na świat w Bukiszkach koło Wilna. Już w wieku 6 lat wraz z rodzicami i młodszą siostrą została wywieziona na Syberię. Podróż trwała 3 tygodnie. Wagon naładowany na dole były towoły, na takich półce było spanie, nieogrzewane wagony, takie z samych tych kodesek. Jak był w kolchozie, nie wiem czy opowiadać, bo było ciężko. Pluskwy zżerały, nie było co jeść. Mrozy do 60 stopni dochodziło. Szkoły do 40 stopni, to myśmy chodzili do szkoły do minus 40. Powyżej minus 40 to podstawówki już były zwolnione z lekcji. Po śmierci Stalina udało się im wrócić do Polski. Rodzina zamieszkała w Olsztynie. Przez rok nie mieliśmy swojego mieszkania. Mieszkaliśmy raz u jednej ciotki, potem u drugiej ciotki. Ja poszłam do 7 klasy. Oczywiście miałam dodatkowe lekcje z polskiego. Z niczego więcej nie trzeba było, bo rodzice w domu uczyli. Uczyli polskiego, uczyli to, co sami umieli historii. Otylia Bożuchowska po zdaniu matury wybrała studia medyczne w Białymstoku. Po ukończeniu nauki wróciła na Warmię i podjęła staż w szpitalu miejskim w Olsztynie. Pani Otylia dobrze pamięta dawne sposoby leczenia okulistycznego, w tym operacje zaćmy. Nie było mikroskopów operacyjnych w okulistyce. Zaćmy się usuwało krioekstraktorem, czyli całą soczewkę się usuwała. W tej chwili zaćmy to w mikroskopie się wszczepia soczewkę wewnątrz torebkowo. Nie trzeba nosić potem tych grubych okularów plus 10. No zupełnie inaczej wszystko wygląda. Poza powiedzmy ranami rogówki, które kiedyś się szyło tymi. Najpierw to były szwy jedwabne, które się wyjmowało. Potem już były szwy wchłaniające, samowchłaniające. Po wyborze specjalizacji Otylia Bożuchowska pracowała w przychodni przy ulicy Partyzantów w Olsztynie. W swojej karierze zawodowej piastowała także stanowisko kierownika przychodni okulistycznej.